Cześć, witam Was serdecznie. Mamy koniec lipca, więc najwyższy czas podsumować czytelniczo ten miesiąc, ale zanim to zrobimy, mam do Was jeszcze jedną kwestię. Dawno, dawno temu na moim kanale pojawił się odcinek z Q&A i pomyślałam, że najwyższy czas, żeby nagrać kolejny odcinek tego typu, więc w komentarzach pod tym filmem możecie zostawiać pytania do Q&A. Mogą być kreatywne, mogą być zupełnie zwykłe, możecie pytać o co chcecie, o książki, nie o książki, o studia, o wszystko. I postaram się odpowiedzieć na wszystkie albo na większość pytań w jakimś filmie na początku sierpnia. Tyle tytułem wstępu i przechodzimy do książek. Przeczytałam w lipcu 12 pozycji. Nie jest to może szczególnie dużo, ale nie jest też załamujące, biorąc pod uwagę, że właściwie niewiele czasu w tym miesiącu spędziłam w domu, bo byłam prelegentem na Moondrive Campie, czyli na obozie organizowanym przez wydawnictwo Moondrive. Byłam na dwóch turnusach, opowiadałam uczestniczkom o tym, jak zacząć swoją działalność na YouTubie, jak zacząć nagrywać filmy, jak zaistnieć i tak dalej. Także bardzo serdecznie pozdrawiam w ogóle uczestniczki tych obu turnusów. W sierpniu jadę jeszcze na dwa turnusy, jadę też nagrywać coś fajnego, więc będę w domu właściwie jeszcze mniej, więc wynik może być jeszcze gorszy w podsumowaniu sierpnia. Pierwszą książką przeczytaną w lipcu było Serce ze szkła Emmy Scott. Książka trochę w swojej stylistyce podobna do Confess Colleen Hoover. Tutaj też mamy problemy zdrowotne, problemy miłosne, mamy artystę, w ogóle jakby bardzo duże znaczenie ma tutaj właśnie ten wątek artystyczny w kontekście całej książki, ale książka nie jest patetyczna, nie jest taka, wiecie, przepoetyzowana. Jest bardzo dobrze napisana, styl jest bardzo dobry, więc świetnie się to czyta, a podobno drugi tom tej książki jest jeszcze lepszy niż pierwszy, więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że jak niebawem wpadnie mi w ręce, to będę mogła Wam o niej opowiedzieć trochę więcej. Książka jest naprawdę dobra, ja się wzruszyłam, a wiecie, że mi się to ostatnio coraz częściej, ale jednak wciąż rzadko zdarza. I jeśli szukacie właśnie czegoś jeszcze lepszego niż Confess, bo dla mnie Confess był średnie, więc jeśli szukacie czegoś w podobnym klimacie, ale czegoś naprawdę dobrze napisanego, to Serce ze szkła po prostu możecie po to sięgać w ciemno. Tutaj Zuza się zresztą ze mną zgodziła, to jest po prostu świetna książka. W kolejnej pozycji właściwie nie wiem, czy powinnam Wam mówić, ponieważ nie jest jeszcze wydana, nie wiadomo, czy będzie i jeśli w ogóle będzie, to kiedy, ale pomyślałam, że warto o niej powiedzieć teraz, żebyście pamiętali, że jeśli trafi na rynek wydawniczy, to że warto ją mieć na uwadze. Mianowicie Tryon Melisy Daru. Nowa powieść, którą miałam okazję czytać dzięki uprzejmości autorki w takiej zupełnie surowej wersji. Kolejny raz, kiedy autorka zaskakuje, biorąc coś zupełnie prostego i robiąc z tego coś bardzo skomplikowanego. I nie wiem, czy Tryon nie jest najlepszą książką tej autorki, jaką czytałam. Bardzo podobał mi się koncept, bardzo podobał mi się świat wykreowany. Jest trochę bardziej rozbudowany niż na przykład w Luonto. I w ogóle pomysł na kreację bohaterki jest bardzo fajny, ale o tym więcej nie będę mówić. Mam nadzieję, że Tryon pojawi się na rynku wydawniczym i że będziecie mieli okazję go sami przeczytać. Przy następnej pozycji utknęłam chyba na tydzień, bo to było po prostu złe i dramatyczne. The Sun is also a Star, czyli Słońce też jest gwiazdą, Nicole Yoon, czyli tej autorki od Ponad Wszystko. I Ponad Wszystko naprawdę mi się podobało, bardzo mi się podobało, ta książka była świetna, ale niestety jakby druga książka tej autorki to jest dramat. To jest przepoetyzowane, to jest nudne, to jest rozwleczone jak flaki z olejem. Książka, cała fabuła książki dotyczy jednego dnia. Tam nic totalnie się nie dzieje. Bohaterowie się spotykają, coś niby przeżywają i niby tam jest jakieś drugie, piąte, dziesiąte dno, ale tego się nie da czytać. Ja po prostu nawet nie tyle, że czytałam, ja to próbowałam przez to brnąć, się strasznie męczyłam i rzadko mi się zdarza, że taką prostą w zasadzie książkę czytam tak długo, ale to po prostu było złe. Niby mamy historię głównych bohaterów, ale w tej historii niewiele się dzieje. Jest niby dużo wydarzeń, ale wszystko w perspektywie w przeciągu jednego dnia, więc to jest też bardzo mocno odrealnione. Do tego mam jakieś wątki poboczne, które są średnio związane z fabułą albo wcale z nią nie związane. Do tego co kilka rozdziałów mam jakieś takie wtrącenia, takie jakieś zewnętrzne historyjki, które niby nawiązują w jakimś sensie do tego, co pojawia się w książce, ale z drugiej strony nie mają kompletnie żadnego sensu i po prostu czytając bolały mnie zęby. No nie byłam w stanie przez to brnąć, skończyłam to tylko z przyzwoitości i po prostu nie. No odradzam, jak tylko mogę, to odradzam, bo to było naprawdę tragiczne, nudne i fatalne. Kolejne dwie książki natomiast polecam z pełną odpowiedzialnością. To Buntowniczka z pustyni i Zdrajca tronu. I chciałam Wam je pokazać Wam, jak pięknie się świecą, jakie mają boskie okładki, no ale pożyczyłam je Marcie. W ogóle wypchnęłam je Marcie, bo Marta czyta zupełnie inne książki niż ja. Bardzo rzadko nasze opinie się zgadzają i wcisnęłam jej tą Buntowniczkę, mówię, ja wiem, może Ci się nie spodobać, ale spróbuj, przeczytaj, powiesz mi, co myślisz. I Marta się w Buntowniczce zakochała, więc od razu wcisnęłam jej drugi tom, mówię, jest jeszcze lepszy, więc czytaj. Wam pokazywałam te książki w filmie poświęconym właśnie tej serii, mówiłam o powodach, dla których warto po nią sięgnąć, więc tam Was odsyłam. Link oczywiście do tego filmu będzie w opisie na dole. To jest książka magiczno-fantastyczna, w której realizm bardzo mocno wykorzystany
nieustany i świetnie rozbudowany, świetnie opisany, miesza się z magią, miesza się z zupełnie fantastycznymi zjawiskami. Nie ma ciepłych kluch, nie ma trójkąta miłosnego, nie ma bohaterki, która jest kompletnie niezdecydowana życiowo, która jest taką kompletną ciapą. No po prostu wszystko w tej książce jest świetne. Do tego budowanie napięcia, do tego emocje, no po prostu to jest coś genialnego. Ja już się nie mogę doczekać trzeciego tomu, bo po drugim miałam absolutnego kaca książkowego. Następnie w końcu zabrałam się za książkę poleconą mi przez Martę, czyli za Dręczyciela Penelope Douglas. I jak wpadłam w ten świat, to po prostu nie mogłam z niego wyjść. Przeczytałam 5 tomów dosłownie chyba w ciągu tygodnia. To jest seria podobna trochę w swojej konstrukcji do Układu, Błędu, Podboju i tak dalej L. Kennedy. W pierwszym, w drugim i w ostatnim tomie mamy do czynienia z tą samą parą. W trzecim i czwartym pojawiają się inne pary, które są z nimi powiązane, bo na przykład to są przyjaciele, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi na pewno. I na serię składają się po pierwsze Dręczyciel, czyli Bully, potem mamy taką książkę jakby połówkową, Until You, później jest Rival, druga część taka oficjalna, Falling Away i A Flame. I po prostu ja się tak wkręciłam w ten świat, bo wiecie, no to jest takie typowe New Adult, Young Adult, no mamy te nastoletnie dramy, problemy, liceum, perspektywa studiów, związki i tak dalej, ale jest trochę kłótni między bohaterami. Bohaterowie są charakterni, nie ma bad boya i szarej myszki, bo właściwie mamy bad boya i bad girl, także niesamowicie fajnie się to czyta. Bohaterowie są naprawdę charakterni, mają swoje indywidualne cechy, więc chociaż wszyscy faceci na przykład w tej serii są fajni, to każdy z nich jest jakby specyficzny ze względu na coś. I do tego jeszcze są, słuchajcie, wyścigi samochodowe. Także jeśli lubicie klimaty właśnie podobne do Układu, Błędu i tak dalej, lubicie takie nastoletnie trochę dramy, ale dobrze napisane, to zdecydowanie książki tej autorki bardzo Wam polecam. No mówię, ja pochłonęłam wszystkie w ciągu tygodnia i jest mi właściwie mało. Jeszcze coś bym chętnie przeczytała. Później stwierdziłam, że trzeba trochę zminimalizować mój TBR i zabrałam się za Imagines, które leżały na mojej półce od krakowskich targów książki w zeszłym roku. Dostałam je od Hasacza i trudno powiedzieć, że tą książkę przeczytałam, bo przeczytałam półtorej opowiadania. Ja generalnie bardzo lubię fanfiki, jakieś imaginy itd., itd. Lubię sobie od czasu do czasu przeczytać coś takiego, jeśli jest dobrze napisane. W tej książce liczyłam na to, że będzie, ponieważ zobaczyłam nazwisko jednej z moich ulubionych autorek. Jak kiedyś jeszcze czytałam takie rzeczy na Wattpadzie, to była dziewczyna, która nazywa się Belle Watson. Ona tworzyła fanfiki oparte o bajki i o różne takie znane motywy i wkładała w to postaci rzeczywiste i to wszystko było po prostu tak genialnie napisane, że czytało się jak książkę. Tutaj po prostu byłam zażenowana. Przeczytałam to jej opowiadanie i po prostu ja nie wiedziałam, jak daleko wyrzucić tą książkę. Jakbym mogła, to rzuciłabym ją przez okno, tak żeby do niej nigdy w życiu nie wróciła. Akurat opowiadanie tej autorki dotyczy tego, że biedna dziewczyna zamyka się, ma jakąś tam chorobę lokomocyjną, czy jakąś niestrawność, coś tam, zamyka się w łazience w samolocie z Nialem Horanem z One Direction. Przeczytałam to i po prostu nie wiedziałam, czy sobie wydłubać oczy i umoczyć je w wodzie święconej, bo tego się nie dało czytać, czy po prostu mam sobie wydrapać oczy. No, po prostu dramat, tragedia, koszmar. Próbowałam jeszcze przeczytać, tak wiecie, dać drugą szansę, próbowałam przeczytać inne opowiadanie, akurat, że gdzieś tam telefony komórkowe, robienie selfie jest zakazane i na to wszystko pojawia się Kim Kardashian. Nie, no po prostu nie, 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 nie rozumiem, dlaczego to jest takie grube, nie rozumiem, dlaczego ktoś po prostu postanowił zmarnować tyle papieru, tyle drzew i w ogóle nie, no po prostu nie. I na zakończenie miesiąca zabrałam się za trzecią, Magdy Stachuli. I z tą książką właściwie mam problem, bo ona jest określana jako thriller psychologiczny, ale dla mnie tam nie było ani nic psychologicznego, ani nic thrillera i właściwie wydaje mi się, że nie zrozumiałam tej książki. Główna bohaterka jest jakąś terapeutką, psychoterapeutką i jest śledzona przez, jak się później okazuje, mężczyznę. I jest na liście tego mężczyzny jako trzecia. I tak naprawdę niby mamy poczucie, że coś tej bohaterce grozi i niby coś się dzieje, ale odczuwałam tak tą książkę, jakbyśmy czytali taki niedopracowany szkic autorki. To znaczy, wszystko się tu bardzo dobrze czyta, autorka ma bardzo dobry styl i to wszystko się układa, ale wątki bohaterów się ze sobą nie łączą. Niby wszystkie, bo tam są, pojawiają się trzy postacie z trzech perspektyw są opisywane wydarzenia i niby te trzy postacie są ze sobą powiązane, ale te ich wątki są bardzo luźne ze sobą połączone, więc ja w zasadzie doczytawszy tą książkę do końca, dalej nie wiedziałam, o co w niej chodzi. I niby później dowiadujemy się o bohaterce z biegiem fabuły, dowiadujemy się czegoś, czego nie byliśmy się w stanie domyślić,
myśleć na początku tej książki, ale dla mnie to się nijak nie wiąże z tym, jak on jest w tym momencie i jak on się zachowuje i jaki to ma związek z tym facetem, który on prześladuje. Czytając, miałam wrażenie, tak jak mówiłam, że czytałam taki niedopracowany szkic autorki, w którym ona ma jakiś zarys fabuły, ma zarys bohaterów, ale jeszcze tego nie połączyła. Bo samo zakończenie tak naprawdę nawet nie daje nam odpowiedzi na część pytań i jest tak naprawdę książka takim urywkiem rzeczywistości, urywkiem jakiegoś pomysłu, w którym tak naprawdę dobrze nawet nie ma początku, nie ma zakończenia, a środek jest taki bardzo rozmemłany. W sensie, wiecie, ta książka ma naprawdę duży potencjał, bo jest dobrze napisana, jest fajna, wszystko się układa, są dobrze opisane realia, dobrze opisani bohaterowie. Ale po prostu to się nie trzyma kupy. Więc no przykro mi bardzo, bo liczyłam na wiele, bardzo dużo dobrego słyszałam o pierwszej książce tej autorki, czyli o Idealnej. I myślę, że kiedyś ją przeczytam. Natomiast no trzecia nie zrobiła na mnie najlepszego wrażenia. Wiem, że można lepiej po prostu w zakresie thrillera psychologicznego, nie wiem, chociażby Taryn Fisher, tak? Bad Mami chociażby, czy Margo. To był thriller psychologiczny, to było coś, co ja przeżywałam, w co ja się wczuwałam, a tutaj miałam poczucie, że tak naprawdę książka jest o niczym. To tyle ode mnie na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o zadawaniu pytań do Q&A i o tym, że możecie oczywiście subskrybować mój kanał przez wciśnięcie czerwonego przycisku, który znajduje się tutaj na dole. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!